Dzień dobry, cześć, witajcie. Spotykamy się po raz kolejny przy silniku CRDI, w którym coś zaczęło skrzypieć, coś zaczęło piszczeć. Od razu powiem na dzień dobry. Ten film jest skierowany dla osób, którzy czasem chcą zaoszczędzić po prostu coś tam kasy, coś tam czasu, ale wierzcie mi, nie zawsze to idzie w parze, o czym przekonacie się za chwilę. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób. Jakieś 2000 km temu uszkodziła mi się rolka, ta, którą tutaj w tym momencie widzicie. To jest rolka pośrednia, która jest na sztywno zamontowana. Czasem jest ona nazywana jako rolka prowadząca. Jest to jej silnik z klimatyzacją w dolnej części, tam za alternatorem, o tam gdzieś tam na dole, tak jak widzicie, jest zamontowany napinacz z drugą rolką. I do czego zmierzam? Rutyna spowodowała to, że wymieniłem tylko sobie rolkę tą, ze względu na to, że do niej był dostęp. A jak wiecie, dostęp wiąże się z czasem, bo chcąc wymienić tamtą rolkę, za chwilę dojdziemy do tego tematu, trzeba zrobić już poważniejszy, większy zabieg. No i wiadomo, dodatkowe koszty. Mimo że dwie rolki zakupiłem, to teraz słuchajcie, rzecz jest jaka. Jeżeli myślicie, że zaoszczędzicie na wymianie jednej rolki, bo się rolka rozsypała, to wierzcie mi, nie zaoszczędzicie, bo druga rolka pracowała tyle samo, co ta. No tak, ktoś by powiedział, no to chłopie, jak wymieniłeś jedną rolkę, powinieneś wymienić drugą rolkę przy okazji, na przykład łożysko na kompresorze od klimatyzacji. Otóż nie, słuchajcie, bo łożysko na klimatyzacji pracuje z o wiele mniejszą prędkością jak łożyska malutkie, które są chociażby takie, jak jest na alternatorze. Alternator był robiony całkiem niedawno, więc alternator jest pominięty. Natomiast no, chciałem niestety zaoszczędzić i tak się stało, jak się stało. Wziąłem oczywiście słuchaweczki pana doktorka, w którego się zabawiłem. No i wyszło, że dolna rolka napinacza, ta, która praktycznie rzecz biorąc robi całą robotę, bo wierzcie mi, że ta rolka na sztywno zamontowana, ona nie przyjmuje takiego uderzenia jak tamta, która jest zamontowana na napinaczu, ze względu na to, że tamta na napinaczu pracuje, bo musi pracować, bo pasek wiadomo nie zawsze jest idealny i on sobie skacze. A jak sobie skacze, wprowadza rolkę, wibracje, ona podskakuje i też pada. No i teraz tak, co trzeba by było zrobić, żeby taką rolkę wymienić? Otóż od razu powiem rzecz jaką. Nie zrobicie czegoś takiego na ulicy. Dlaczego? Chyba że się bardzo poświęcicie. Ze względu na to, że trzeba tak, jeżeli macie obudowę pod silnikiem, to obudowę trzeba zdemontować. Trzeba odkręcić mocowanie tutaj tej łapki. Tylko uwaga, nim odkręcimy łapy od silnika, trzeba niestety silnik podnieść do góry. Czyli podnosimy silnik do góry, jednocześnie odkręcając tutaj te śruby, ze względu na to, że będziemy musieli ściągnąć łapę po to, żeby silnik móc opuścić. Ze względu na to, że tam przy podłużnicy niestety nie ma możliwości, oprócz założenia klucza i cofnięcia napinacza, żeby pasek ściągnąć, nie ma możliwości takiej, żebyśmy tą rolkę mogli odkręcić. Gwint jest normalny, czyli kręcąc w lewą stronę odkręcamy rolkę, ciągnąc do strony przodu samochodu, czyli kręcąc z ruchem zegara, przykręcamy. To dla tych, którzy by chcieli wiedzieć, w którą stronę jest gwint na tym napinaczu, na tej śrubie, która trzyma rolkę. Natomiast no niestety musimy opuścić silnik w dół, żeby tam do tej rolki dostać się od strony koła. Także już wiecie, że silnik trzeba podwiesić, opuścić go w dół, odkręcając oczywiście tą łapę, dlatego tutaj uwaga już, bo silnik wtedy stoi tylko i wyłącznie na samym podnośniku. No także praktycznie rzecz biorąc, jakbyśmy się czepili tematu, czy można to zrobić na ulicy, no można, wiadomo, podnośnik można podstawić pod silnik, można to zrobić w sytuacji awaryjnej, natomiast no jeżeli ma się obudowę pod silnikiem, no to wtedy już niestety robi się problem. Tak to właśnie wygląda, a ja za chwilkę zapalę samochód i pokażę wam, jakie dźwięki wydaje, jeżeli to w ogóle będzie słychać. Mnie nie będzie słychać, ale na filmie postaram się, żebyście mogli przekonać się i porównać ewentualnie, jeżeli taka możliwość jest, że u was coś tam piszczało. Dobra, idę odpalam.
I mamy silnik oczywiście zapalony. Nie wiem, czy na nagraniu będzie słychać to piszczenie, dlatego że mikrofon nie wszystkie dźwięki jest w stanie czasem przenosić. Natomiast jeżeli mnie słychać, to chcę Wam pokazać, jak pracuje rolka, która ma wyrobione łożysko. Postaram się, żeby to było widać. Oczywiście słychać wielki szum, słychać piski, nie wiem, czy te piski słychać na nagraniu. Dobra, idę wyłączę i zaraz Wam powiem więcej. No i dobra, silnik mamy zgaszony, teraz będzie mnie lepiej słychać, bez zakłóceń. Także generalnie, jeżeli słychać było, no to już macie mniej więcej zarys, jak to właśnie było słychać. Także już wiecie, ta rolka u mnie ma jakieś około 2000 km zrobione. Tamta, no zaoszczędzona, niestety zrobiła troszeczkę więcej od cyklu założenia, natomiast chcę się z Wami podzielić taką informacją. Czasem może się zdarzyć sytuacja taka, że potrzebujecie informacji. Aha, zapamięci powiem, nim powiem Wam informację odnośnie rolki. Spotkałem układy i nie wiem, od czego to zależy, że rolka tego typu, która jest ta pełna, w jednych silnikach dwulitrowych założona jest tam na dole jako napinacz, a tamta rolka dzielona założona jest tutaj jako ta rolka pośrednia. Nie wiem, od czego to zależy, ale skoro ta pracowała tutaj i tak sobie chodziła, no to u mnie też tak będzie sobie chodziła. No i tu słuchajcie, to co zakładam ja, nie to, że robię komuś reklamę, bo mi to akurat nie zależy na tym. Tu macie numery seryjne rolki, jeżeli byście potrzebowali, a chodziło Wam o tą rolkę dzieloną. Natomiast powiem Wam rzecz jaką. Mnie nie interesuje to, co jest na pudełku, bo wiadomo, pudełko czasem jest ładne, kolorowe. Można na nim namalować nawet i fiołka. Natomiast czepmy się samej rolki. Rolka jest rolką nitowaną, bynajmniej ta dolna, która jest. Natomiast rzecz jest jaka? Dla mnie osobiście najważniejszą kwestią zawsze jest serce. Bo jak wiecie, rolka to jest tylko rzecz wykonawcza, natomiast ona się musi na czymś trzymać. No i tu się chcę z Wami podzielić taką informacją, która się może dla Was po prostu może być przydatna, prawda? Jak dostrzeżemy bardzo dobrze, no to słuchajcie co. Łożysko zamontowane w zwykłej rolce, bym powiedział, takiej, nie powiem no name, bo z pudełka wyciągnąłem, na którym jest jakaś tam firma. Natomiast łożysko jest SKF-u. Więc tutaj nie mówię teraz, czy jest dobre, czy jest niedobre. Tu już musicie sobie wyciągnąć sami wnioski. W każdym bądź razie ja zakładam to. Natomiast słuchajcie, rzecz jest jaka. No, dla mnie taka rolka, założenie jej nowej, była priorytetem już kiedyś, która nie została zrobiona, ale dzisiaj to zamontuję, żeby robić następne kilometry. Także już wiecie, jeżeli potrzebujecie rolkę wymienić na napinaczu, no to niestety dostajecie się przez koło, czyli musicie zdemontować koło, musicie opuścić silnik w dół i dopiero. Także przy robieniu silnika pamiętajcie o tym, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Róbcie tak, żeby Wam się nic nie stało. No i zawsze oczywiście robicie na własną odpowiedzialność, bo coś możecie skrzanić, coś możecie sknucić. U mnie akurat napinacz jest dobry. Ucierpiała sama rolka. No i więc tak, spotykamy się już po zrobieniu. Rolka założona nowa. Gdzie to ona się zakamuflowała? Jest tam. Jest założona nowa rolka. No i teraz słuchajcie, dla tych, którzy wytrwali do końca, słuchajcie, rzecz jest jaka. Okazało się, że śruba ta, która trzyma rolkę, na kluczyk tutaj jest akurat 17, po wykręceniu niestety dochodzi do ramy. Natomiast od boku, od koła da się ją wyciągnąć łącznie z całą rolką. Wystarczy tutaj tylko wsadzić jakąś poprzeczkę, jakiegoś łoma, jakąś brachę, cokolwiek. Troszeczkę odepchać silnik w bok, 2 mm dosłownie wystarczy, żeby tamta śruba z rolki mogła wyskoczyć, żeby można było wyciągnąć rolkę. Także generalnie, słuchajcie, zabieg został wykonany bez opuszczania silnika. Wystarczyło tylko zdemontować koło, wsiąść obudowę taką delikatną, tam jest na dwie śrubki się trzyma, na dziesiątkę kluczyk, po czym jest dojście już i swobodnie można wymienić. Także
nie bójcie się, jak wypadnie coś, śmiało możecie brać. Także dzięki, jeszcze raz, do zobaczenia.